Dzień dobry, może przedstawię się krótko. Pracuję w firmie, jednej firmie przez 11 lat, co prawie 11 lat, w lutym będzie akurat dokładnie ten okres, który. Co jak rozmawiałem z wieloma, często bywa po prostu długim bardzo okresem, przepracowując w jednej organizacji. W tej firmie przeszliśmy różne transformacje, od typowego rozwijania oprogramowania przez podejście waterfallowe do obecnie takiej, powiedzmy, metodyki zwinnej. My ją nazywamy iterative development, bo to nie jest taka czysta, typowa agile'owa metodyka. Chciałem w tej prezentacji pokazać, jak nasze testy z punktu widzenia mojej organizacji uprościły nam proces testowy i usprawniły ten proces testowy, jak początkowo rozumieliśmy przypadek testowy i jak doszliśmy do wniosków uprościć nas całą metodykę testową, dochodząc do jakichś konkretnych rezultatów ograniczających nam czas, jaki wymagamy na testy oraz polepszając końcowo jakość aplikacji, którą testujemy. Może pokrótce powiem, jak będzie wyglądała agenda dzisiejszej prezentacji. Mam nadzieję, że też uda nam się tą prezentację dość sprawnie przeprowadzić. Myślę, że około 25-30 minut nam to zajmie i na koniec chciałbym, żeby była jakaś żywa dyskusja na ten temat. Początkowo, na początku samym wytłumaczę, jak rozumieliśmy kiedyś przypadek testowy. Następnie przejdziemy w rozumieniu mojej organizacji, jak rozumiemy customer use case, bo tak naprawdę angielska nazwa u nas w firmie funkcjonuje. Musiałem to tutaj jakoś spolszczyć, bo slajdy mam po polsku. Niektóre tam elementy będą pojawiały się po angielsku, ale głównie jest prezentacja w języku polskim. Pokażę, jak wygląda teraz nasz test plan i co nam wniósł akurat w tym projekcie, którym obecnie pracuję, który służy do planowania sieci światłowodowych i jakie uzyskaliśmy dzięki temu korzyści. Na koniec omówię wady i zalety tego podejścia, jakie ja widzę i mam nadzieję, że na końcu porozmawiamy sobie, podyskutujemy, jakie są wasze obserwacje z waszego doświadczenia, co jeszcze można by tutaj poprawić, czy nawet zastosować u was w projektach, których wy pracujecie. Znalazłem taką najbardziej wyczerpującą definicję w najnowszym standardzie ISO. Zawsze gdzieś w jakichś definicjach w przypadku testowego pojawia się, że mamy jakieś warunki początkowe, jakieś dane wejściowe, które też opisują akcje, jakie są do wykonania, a na końcu otrzymujemy oczekiwane rezultaty i mamy dość taki tutaj ogólny pogląd na temat tego, czy test jest dobry, czy są po prostu jak test, czy po przejściu testu, czy element testowy jest zaimplementowany poprawnie. Tutaj naprawdę można to bardzo szeroko interpretować i za chwilę pokażę wam, jak my interpretowaliśmy to kiedyś, gdzieś około 3-4 lat temu w naszych test planach. Przejdę od takich ogólnych przykładów. Mam nadzieję, że są tak ogólne, że będziecie w stanie odnieść do waszych projektów. Ja się tu opierałem na funkcjonalnościach, których my używamy, ale myślę, że będzie łatwo je odnieść do jakichkolwiek projektów. Taki podstawowy przykład. Mamy sobie jakąś funkcjonalność. Ona wewnątrz test, który będzie testował tą funkcjonalność, zawiera jakieś stepy. Typowo jakiś step będzie miał nazwę, krótki opis. Często bardzo skrótowo i większość testów można bardzo szybko napisać, po prostu sprawdzić dostępność jakiejś rzeczy. I na koniec oczekiwany rezultat, tak, dostępna jest w jakichś konkretnych warunkach. I mamy następne stepy, stepów może wiecie, jak to wygląda, może być kilka do kilkunastu, nawet widziałem takie test plany, gdzie nawet było kilkadziesiąt w jednym teście. Teraz przejdę do trochę bardziej szczegółowego przypadku testowego. Wsparcie jakiejś funkcjonalności w danym narzędziu lub oknie. Tutaj dałem taki prostokąt niebieski, on będzie symbolizował dalej w trakcie mojej prezentacji nową funkcjonalność, którą gdzieś będziemy wykorzystywali w naszej aplikacji. Sprawdzenie takiej funkcjonalności w jakimś oknie. Tutaj dałem rzut z naszej aplikacji. Tak naprawdę nie trzeba wiedzieć, co się tu dzieje. Po prostu sprawdzamy funkcjonalność, znaczy do czego służy ta aplikacja. W tym momencie sprawdzamy po prostu, czy ta funkcjonalność X tak naprawdę pojawi się na liście jako wpis. Czyli ktoś pobrany jest z bazy danych i wyświetla nam na liście rozwijalnej wpis, który symbolizuje ten tutaj X.
W rzeczywistości powiem wam tak, że wyjaśniając, co tutaj się dzieje na tym oknie, ten tutaj przykład obrazuje urządzenie, konkretne, dość złożone urządzenie, które jest modelowane w tej aplikacji, ale z punktu widzenia takiego podstawowego testu, tester nie musi mieć świadomości, co to jest. Po prostu sprawdzi dostępność X-a, dostępny dla jakichś warunków, powiedzmy tutaj musi być jakiś parametr i to ma się pojawić na liście. I wygląda to jak przypadek testowy. Potem mamy następne stepy. Te testy, powiem z doświadczenia, nie były złe. My kiedyś wykorzystywaliśmy bardzo dużo takich testów. Przechodziliśmy przez dane narzędzie i sprawdzaliśmy różne przejścia, czy tutaj był jakiś inny parametr, czy ten element zniknął, czy po wybraniu tego parametru pojawiała się następna lista rozwijalna. Test naprawdę dawał rezultaty, też wykrywaliśmy sporo defektów dzięki takim testom. Niestety, co się okazało, przetestowanie tak złożonej funkcjonalności tego urządzenia, tej aplikacji, wymagało przejścia aż przez 9 testów. Specjalnie wybrałem takie tutaj rozwiązanie, ten X, bo to było powtarzalne z release'u na release. Zawsze jakieś nowe urządzenie wchodziło. Nie możecie też odnieść do jakiejś funkcjonalności u siebie w swoich aplikacjach, która gdzieś zawsze w jakimś konkretnym release'ie waszego produktu gdzieś będzie się pojawiała. I powtarzaliśmy te błędy, te testy, co release, budowaliśmy tak samo strukturę. I później pokażę wam, jak właśnie z takiego modelu przeszliśmy do tego opartego na customer use case'ach. Tu naprawdę zrobiłem zrzut z Quality Center i to były faktyczne testy, które musieliśmy wykonać, żeby uwiarygodnić, że ten feature działa w całej aplikacji poprawnie. W jednym takim teście było od kilku do kilkunastu stepów, więc możecie sobie wyobrazić, jak ogromna ilość tutaj była do wykonania pracy. Tych urządzeń w całej aplikacji mogło być kilka. O tej złożoności takiego jak tutaj. Niektóre nawet były bardziej skomplikowane od takiej funkcjonalności. Koniec końców, jak spojrzymy na cały test plan, no ilość testów po prostu akumulowała się z release'u na release i była dość ogromna w porównaniu do czasu, jaki mieliśmy na wykonanie całego test planu. Pomysł przyszedł tak naprawdę w całej naszej organizacji, stworzenia takiego podejścia, które nazywa się Customer Use Case. Jest to wewnętrzna definicja, która u nas używana jest w naszej firmie, czyli sprawdzenie użycia danego feature'a, danej funkcjonalności z punktu widzenia klienta. Definicja została tak skonstruowana, że do tego test case'u, który mieliśmy wcześniej, dodaliśmy ten element. Skupienie uwagi na zastosowaniu ważnej z perspektywy biznesowej, czyli czy ten feature, czy ta funkcjonalność, którą testujemy, daje nam odpowiedź na to, czy nasz klient będzie zadowolony z tego. Teraz tak powiem, takie wskazówki, jak budowaliśmy takie test case'y. Jeszcze może nadmienię, że ja akurat pracuję w projekcie typowo software'owym, który opiera się gdzieś na jakimś hardware'ze, ale te podejście też jest stosowane w projektach, gdzie mamy hardware, czyli sprzęt, na którym działa sam jeszcze software i jeszcze na tym wszystkim jest software zarządzający tym hardware'em. Więc nie tylko do projektów typowo software'owych, ale też do kombinacji nawet hardware'u z software'em i jeszcze software'u na samej górze. Przede wszystkim te customer use case'y powinny gdzieś zawierać informacje o kliencie. To jest już bardzo wyczerpująca czasami informacja, żeby zbudować swój test. Jeżeli wiemy, że na przykład nasz projekt, czy tam produkt będzie dedykowany na przykład dla klienta biznesowego, jakiejś instytucji finansowej, też już możemy ograniczyć zakres testów. Już wiemy, że na przykład nie musimy wykonywać konkretnej puli testów, żeby uwiarygodnić, że ta funkcjonalność spełnia wymagania naszego końcowego odbiorcy. Szczególnie tutaj ważne, żeby punkt widzenia był zachowany tak, jakbyśmy się wczuwali w rolę użytkownika systemu, a nie projektanta. Czyli jak dostajemy dokumentację do danego feature'a, nie skupiamy się na tym, na technologii wykonania tego feature'a, tylko skupiamy się, jak ten użytkownik ma potem użyć tej funkcjonalności. Dodatkowo skupiamy się też na użyteczności. Na papierze może wyglądać feature bardzo dobrze,
ale jeżeli przechodzimy przez całą sekwencję akcji, okazuje się, że użyteczność tego feature'a jest tak niska, że końcowy użytkownik po prostu nie będzie z tego korzystał. Podam taki przykład, dość bardzo ogólny. Klient, instytucja finansowa, będzie korzystał z jakiejś funkcjonalności w celu rozwiązania swojego problemu lub usprawnienia jakiegoś rozwiązania, które obecnie używa, a obecnie wykorzystuje jakiś sprzęt lub funkcjonalności innego rodzaju. Teraz przejdę tak samo, jak wcześniej pokazywałem ten test case, na przykładzie testu, który już ma użyte customer use case wewnątrz siebie. Czyli teraz sprawdzamy wsparcie tej funkcjonalności X w scenariuszu. Już uwzględniamy sam scenariusz, czyli użyj funkcjonalności, aby rozwiązać jakiś scenariusz kliencki, czyli mamy sobie dalej tę funkcjonalność i rozwiązujemy tutaj scenariusz kliencki. Tutaj rzuciłem taki slajd, kawałek mi obcięło, tak naprawdę on tutaj się ciągnie, to jest taki węzeł. Miałem tę informację, żeby wytłumaczyć, co to jest. Jako że pracuję w branży tutaj sieci optycznych, to jest sieć optyczna. Tutaj można by to zasymbolizować jako sieć oplatająca całe miasto, gdzie te punkty tutaj takie zielono-niebieskie symbolizują lokalizację, czyli jakieś miejsca danej naszej sieci, a tutaj akurat te zielone trójkąty są to wzmacniacze optyczne. Ale tak naprawdę chodzi tutaj, to jest symbol złożonego rozwiązania klienckiego. Rezultatem takiego testu ma być przejście, użycie tej funkcjonalności w jakimś złożonym scenariuszu i na koniec powiedzenie tak, to działa. Tutaj akurat dajemy odpowiedź, że połączenie między tymi różnymi lokalizacjami po prostu jest poprawne. Możemy budować ten scenariusz testowy o różnych klientów, czyli mamy scenariusze dla następnego klienta, bo to urządzenie może być też dedykowane dla różnej grupy odbiorców. Ale cały czas skupiamy się na rozwiązaniu całego problemu czy usprawnieniu jakiegoś procesu u naszego klienta. Teraz pokażę takie urządzenie, które ostatnio testowaliśmy w oparciu o klienckie przypadki użycia i w tym wypadku po prostu mieliśmy tylko jeden test. Jeden test złożony z kilku scenariuszy. Tam bodajże było 5-6 scenariuszy, które robiły robotę tam, które mieliśmy w 9 testach. W każdym tamtym teście było po kilkanaście nawet test stepów. I zastosuj scenariusz jeden i na przykład by to było rozwiąż jakieś rozwiązanie na długim dystansie dla klienta i feature pozwala nam rozwiązać te. Brzmi to bardzo ogólnie, ale za chwilę wam powiem, jakie są właśnie wady i zalety tego podejścia. I tak naprawdę nasze scenariusze no troszeczkę są bardziej rozbudowane. Mamy informacje trochę więcej tutaj wylistowane tego, co używa nasz klient, jak ma być to rozwiązanie zbudowane, co jest wymagane, żeby zapewnić ten scenariusz kliencki i jak użyć tej funkcjonalności, ale cała idea jest tutaj identyczna. I następne scenariusze, które uwiarygadniają, że ta funkcjonalność spełnia wymagania z punktu widzenia biznesowego. Często też na tych konferencjach ostatnio bardzo modny temat, wszędzie się pojawia automatyzacja. Jak te podejście zastosować do automatyzacji? My stosujemy też te podejście do automatyzacji. Czemu bardzo dobrze nadają się te takiego typu testy do automatyzacji? Przede wszystkim przechodzą przez całą aplikację, czyli testują cały workflow. Sprawdzają jednocześnie GUI i funkcjonalności poniżej. My akurat używamy narzędzia, które wykorzystuje samo GUI, ale jednocześnie też pobieramy dane, które są widoczne w GUI i weryfikujemy kalkulacje, bardzo złożone kalkulacje samym GUI tak naprawdę. Więc jednocześnie też testujemy tak naprawdę backend. Też sprawdzamy wiele sekwencji akcji po sobie następujących. Pewnie też wielokrotnie się spotkaliście w swojej pracy, że na przykład testując jedno narzędzie, fajnie wszystko działa, super, jest bardzo funkcjonalne. Ale jeżeli przechodzimy przez konkretną sekwencję, która pozwala nam jako rozwiązać jakiś problem kliencki, okazuje się, że dane narzędzie przestaje po prostu funkcjonować poprawnie albo performance jego bardzo spada.
Te testy są bardzo też dobre do potwierdzenia ogólnej użyteczności, że aplikacja działa, nie ma żadnego poważnego błędu, który jakby dyskredytuje całą aplikację. I też przy okazji tych testów mamy informację o wydajności, czyli robimy scenariusz kliencki end-to-end i sprawdzamy, czy dalej jesteśmy w stanie w tym samym czasie wykonać taką sekwencję akcji, żeby uwiarygodnić, czy nasz końcowy odbiorca też będzie w stanie wydajnie z naszą aplikacją pracować. Trochę tutaj mówiłem o tych klienckich przypadkach użycia, ale tak sednem sprawy w tych klienckich przypadkach użycia jest zdobywanie tych informacji. Muszę się jeszcze trochę napić. Przede wszystkim trzeba szukać tych informacji i zdobywać je wewnątrz swojej organizacji. Bardzo fajnie, jeżeli w waszej firmie istnieje taki dział lub taka osoba, która definiuje wymagania z punktu widzenia rynku. Akurat u nas ten dział się nazywa Product Line Management i akurat oni u nas starają się przy każdym feature'ze dawać informacje w takim dokumencie Market Requirements, dla kogo dedykowana jest ta funkcjonalność i kto będzie naszym końcowym odbiorcą. Ale jeżeli tego nie mamy, polecam też bardzo w intranecie przeszukiwać wszystko, co się da. Ja akurat uznaję to narzędzie jako tak naprawdę pierwszy element, jeżeli jakiś feature u nas nowy wchodzi, do przeszukania czegoś, żeby się dowiedzieć więcej, kto jest odbiorcą naszego rozwiązania, naszego nowego feature'a. Kolejna, bardzo cenny dział, z którym warto się kontaktować, to dział wsparcia technicznego. Nieograniczone źródło informacji, tak naprawdę jeżdżą do klienta, instalują, mają stały dostęp do tego sprzętu, do aplikacji, szkolą też końcowego klienta. Jesteśmy w stanie naprawdę ogromną ilość informacji wyciągnąć z działu wsparcia technicznego. Oraz polecam, jeżeli macie taką możliwość, samemu wyjazdy do klienta na jakąś instalację, wdrożenie z tego systemu. Teraz pokażę, jakie korzyści u nas, szczególnie w moim projekcie, bo za chwilę wam pokażę tutaj release'y konkretnej wersji tej aplikacji, wniosły w naszej organizacji. Liczba testów przed i po wprowadzeniu. Specjalnie wybrałem tutaj takie dwa release'y dość odległe. Tu mamy release 12.1 i release 16.2. Tak naprawdę pomiędzy tymi dwoma release'ami było 5 dużych release'ów i powiem jeszcze dodatkowo z 5 takich maintenance release'ów. Ilość testów zmalała ponad o połowę. Trzeba jeszcze do tego dołożyć, że między tymi release'ami, jak były te duże release'y, dochodziły nowe funkcjonalności, tak skomplikowane, które pokazywałem wcześniej. I jednocześnie udało się nam zredukować ilość defektów wykrywanych u klienta. Tak naprawdę najważniejsze tutaj, najważniejsza informacja o jakości naszych testów. Ogólna ilość defektów wykrywanych u klienta spadła ponad o połowę. A najważniejsze dla nas było akurat, że tych krytycznych defektów zredukowaliśmy dużo, dużo więcej. Było w tamtym czasie wykrywanych około 9 i specjalnie te dwa release zestawiłem ze sobą, gdyż one zawierały podobną ilość dużych funkcjonalności, które były zaimplementowane. Typowych defektów typu major aż zredukowaliśmy o 2/3, więc zysk jest znaczący. Niestety nie ma tutaj takiego złotego środka, są wady i zalety tego podejścia. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że żeby to zastosować, muszą być jakieś działające podstawy. No nie może być takiej sytuacji, że chcemy zbudować jakiś złożony scenariusz, wykonać jakiś złożony scenariusz, a no okno się po prostu nie otwiera, albo nie jesteśmy w stanie przejść przez całego jakiegoś wizarda. Więc to musi być po prostu jakby podstawą naszych testów, jeżeli chcemy wprowadzać customer use case. Też mieliśmy z tym problem na początku. Musimy się z tym pogodzić, że niektóre funkcjonalności, które kiedyś testowaliśmy, uznawaliśmy za najważniejsze na świecie, nie będą przetestowane albo będą przetestowane powierzchownie. I tutaj chyba najważniejszy czynnik, który ja widzę, testerzy powinni posiadać wiedzę podobną do końcowych użytkowników, żeby to miało sens. Czyli mamy taki dość prosty opis scenariusza testowego, ale ten tester musi wiedzieć, po co on testuje to rozwiązanie. A w
Fajnym efektem ubocznym tego jest, jeżeli ci testerzy posiadają wiedzę podobną jak końcowi użytkownicy, a tak naprawdę też wykraczającą poza wiedzę końcowych użytkowników w niektórych aspektach, jest też wspieranie potem jakichś działów, nawet tech supportu albo działów sprzedaży. Ja osobiście bardzo lubię też, jeżeli mogę pomóc na przykład rozwiązać jakiś problem natury inżynieryjnej, który jakby wykracza poza moją pracę testerską, umożliwiając na przykład rozwiązanie jakiejś konfiguracji bardzo złożonej gdzieś dla jakiegoś klienta za granicą. Więc osoba, która jest odpowiedzialna za sprzedaż na przykład naszego sprzętu, czasami się komunikuje, bo widzi, że jakiś problem jest w aplikacji, czy ma jakieś wątpliwości, wyjaśniamy, gdzie można tutaj usprawnić, czy ewentualnie nawet zaoferować to rozwiązanie klientowi, gdyż tu jest jakiś mały błąd w samej aplikacji. Myślę, że zalety przerastają te wady tego podejścia. Przede wszystkim wykrywamy błędy dotyczących całego rozwiązania. Nie wykrywamy błędów jakichś poszczególnych tuli, czyli uwiarygadniamy, że cała aplikacja działa poprawnie z punktu widzenia klienta. Dzięki uproszczeniu tych testów i przerzucenia jakby nacisku na wiedzę samych naszych testerów, redukujemy czas potrzebny na testy. I chyba najważniejsze z tego wszystkiego, no ograniczamy do minimum liczbę defektów, którą by nasi klienci znaleźli u siebie. Podsumowując, tutaj podam parę takich ogólników, pewnie każdy gdzieś słyszał, ale czasami sam się łapię na tym, że zapominam. Pamiętaj, w jakim celu napisano, co testujesz. Nie testujesz dla testowania, nie testujesz po to, że masz odklikać po prostu test step, nie testujesz dlatego, że dokumentacja mówi ci, że tak ma się zachować dana funkcjonalność, tylko testujesz po to, żeby uwiarygodnić, czy aplikacja działa poprawnie. Skupia się na użyteczności, to jakby rozwinięcie tego. Nie skupiasz się tylko, czy dana funkcjonalność gdzieś tam działa, po prostu pojawia się coś na liście, ale sprawdź, czy naprawdę jest to użyteczne, czy to ma sens, czy jeżeli rozwiązujesz jakiś problem kliencki, on naprawdę, klient będzie zadowolony z tego rozwiązania, czy to gdzieś w pewnym momencie nie zawiesza się, po prostu nie ma problemów z wydajnością. Najważniejsze chyba moim zdaniem też, odrabiaj lekcje. Jeżeli jakaś funkcjonalność wchodzi, po prostu usiądź, poświęć czas, przeszukaj intranet, skontaktuj się z kolegami, na przykład z działu sprzedaży, po co ta funkcjonalność została stworzona, po co jest ona używana. Może nawet podam przykład z ostatniego takiego dużego release'u, mieliśmy bardzo duże rozwiązanie, taką kombinację urządzeń, które mieliśmy wprowadzone. Tak naprawdę do samej dokumentacji, do aplikacji praktycznie zajrzałem może, nie wiem, w ciągu całego release'u może z jeden dzień poświęciłem, ale czytałem naokoło, po co to rozwiązanie jest stworzone, jak ten hardware ma działać. I okazało się, że udało nam się naprawdę do wysokiej jakości doprowadzić całą tą funkcjonalność bez zbytniego zaglądania w samą dokumentację techniczną do aplikacji. I to rozwinięcie tego, jeżeli tą wiedzę zdobyłeś, umiesz, rozumiesz, po co te rozwiązania są, edukuj innych. Ludzi w twoim zespole, ludzi też, którzy piszą ten kod, żeby oni też rozumieli, po co to rozwiązanie jest stworzone. Nie tylko, żeby widzieli po prostu linijki kodu, ale co za tym stoi, że jeżeli wprowadzą jakieś zmiany, po co oni wprowadzają te zmiany? Myślę, że tutaj udało nam się dość sprawnie przejść przez tą sekcję. Mam jeszcze taki slajd ratujący, bo mamy jeszcze troszeczkę czasu. Pokażę wam, w jakiej organizacji nam się to sprawdziło, w której ja pracuję, bo niestety ona jest dość specyficzna pod względem testów. Więc może przejdę i potem zaczniemy sobie dyskusję. To jest takie właśnie podejście, które u nas w naszej organizacji jest zastosowane. Jest to rodzaj jakiejś metodyki zwinnej nałożonej na metodykę waterfallową. Wytłumaczę, co tu jest na tym wykresie. Tutaj projekt został zdefiniowany, wszystkie wymagania są ustanowione i zaczyna się tutaj development software'u. Osiągamy jakiś etap, który oznaczony jest tutaj jaką datą kluczową, my to nazywamy KD4, że wszystkie feature'y są zaimplementowane i możemy zrobić końcową fazę walidacji, weryfikacji całego rozwiązania. To jest typowy taki waterfall. I osiągamy w pewnym momencie datę KD5, która oznacza no, czas wyrealizowania tego wszystkiego. Na ten proces, taki typowo waterfallowy, została nałożona
metodyka zwinna. Mamy tutaj iterację. U nas akurat w tym projekcie mamy dwutygodniowe iteracje. Jak każda iteracja, na początku jest jakiś planning. I tutaj wchodzi development and test. Dział testów, który u nas nazywa się System Integration Test i pracuje bardzo blisko z deweloperami wewnątrz tego sprintu. Ja nie jestem w tym dziale. Na koniec tej iteracji jest review, czyli prezentowane jest, co się udało wytworzyć w czasie tej iteracji. I na koniec jeszcze retrospektywa, co można poprawić, co było dobre w tym sprincie. I mamy kolejne sprinty, kolejny sprint. I na koniec releasujemy. Ja jestem w dziale, który się nazywa Verification and Validation, System Verification Test. W tym podejściu wyglądało to, że po prostu ten dział nie jest potrzebny, bo to wszystko powinno być wykonane gdzieś tutaj w tych iteracjach. Zostało to przeniesione trochę inaczej, gdzie indziej. Ja pracuję właśnie w dziale, tutaj opisałem jako SVT, System Verification Test. I teraz jakie mamy tutaj cele i zadania? Możemy wejść w każdej chwili iteracji i pobrać, jeżeli test ma sens z punktu widzenia systemowego, czyli możemy przetestować w jakimś dużym scenariuszu i może to być pod koniec iteracji, wewnątrz iteracji, na poziomie na przykład retrospektywy, jest to nasza decyzja. I akurat w tym rozwiązaniu bardzo się to sprawdza, gdyż te podstawy działające są bardzo dobrze u nas zapewniane przez ten dział System Integration Test. Teraz muszę wrócić do slajdu. Dyskusja i pytania. Czy są jakieś pytania? Bardzo dobre pytanie. Właśnie na tym się zawsze skupiam, jak u nas nowa osoba przychodzi, staram się robić cykl szkoleń. Z mojego doświadczenia, tak staramy się ostatnio studentów bardzo szkolić, jak do nas przychodzą, od około 3 miesięcy do pół roku, gdzieś zajmuje wyszkolenie tak człowieka, żeby sprawnie, autonomicznie, już samodzielnie był w stanie testować. Jeżeli są pytania, też muszę bardzo łatwo się komunikować z ludźmi siedzącymi obok niego i też jesteśmy dla nich wsparciem, ale to jest, gdzieś zajmuje z mojego doświadczenia pół roku takie wdrożenie takiej osoby. Wyglądają na ogólne, ale nie są ogólne, powiem tak. Mamy framework napisany, opiera się on obecnie, mamy system do zarządzania buildami oparty na TeamCity. Wewnątrz tego używamy narzędzia do automatyzacji testów QF Test i jest na tyle dobrze rozwiązany w tym momencie, że osoba, która automatyzuje te testy, nie musi mieć zbytnio wiedzy takiej programistycznej czy skryptowej. Jest w stanie budować scenariusze w samych Excelach, po prostu jakimiś keywordami, zbudować cały scenariusz przechodzący przez całą aplikację. Więc jest to naprawdę usprawnienie bardzo duże i jesteśmy w stanie też te osoby, nawet nowych przychodzących tutaj testerów, bardzo szybko wdrożyć do tego. Więc tak nawet weryfikacja takiego przejścia, takiego testu automatycznego, to jest nawet od dnia pierwszego, jak przyjdzie osoba u nas do pracy. Do zarządzania testami obecnie używamy HP Quality Center, znaczy ALM w tym momencie, Application Lifecycle Management. Tak, tak. Się okazuje, że wcale nie jest tak mało wpływ.
Tak, i powiem na przykład te urządzenie, które jako taki modelowy przykład tutaj pokazywałem, one może być użyte przez na przykład klienta, który potrzebuje backupować ogromne ilości dane przez noc do innego data center i ona może być użyte przez operatora. Zupełnie inna grupa docelowa, zupełnie inne wymagania, więc my musimy też wiedzieć, co jakby zapewnia rozwiązanie problemu tego klienta, czy spełnienie jego wymagań. Na przykład dla klienta typu, powiedzmy, Google, co innego będzie ważne niż dla jakiegoś operatora telekomunikacyjnego, a na przykład to urządzenie może być wykorzystane w obu rozwiązaniach. Niektóre testy po prostu customizujemy, staramy się optymalizować, jak najbardziej ograniczać ilość testów, które wykonujemy, ale jest to też zagwozdka bardzo duża, jak robimy test plany, żeby naprawdę dobrze to przetestować i powiedzieć tak, w obu tych typach będzie spełnione to wymaganie. Tu jeszcze jeden problem się pojawia, bo na przykład to jest to, co pokazywałem wcześniej. Ja jestem w testach aplikacji, która jest tylko aplikacją software'ową, ale wyobraźcie sobie sytuację, że są dla klienta budowane, trzeba zbudować całą infrastrukturę hardware'ową, połączyć to wszystko, zainstalować najnowszy software na tą aplikację, na każde takie urządzenie, które jest wewnątrz jakiegoś takiego dużego szelfa i jeszcze na to nakładka jest system zarządzający tymi wszystkimi hardware'ami. Więc tych rozwiązań, kombinacji są naprawdę nieograniczone ilości. Więc te customer use case'y bardzo się sprawdzają w takim rozwiązaniu, bo już wiemy, jaka grupa docelowa jest i możemy zbudować cały system i uwiarygodnić, że tak, przez kilka lat ten system będzie operował poprawnie, włącznie z aplikacją, która zarządza tymi urządzeniami. Więc złożoność tutaj naprawdę rośnie dramatycznie przy tego typu testach. Ja mam tutaj taką w tej aplikacji do planowania dość prostą taką rolę. Muszę sprawdzić, czy naprawdę początkowo, czy te dane, które tak z punktu widzenia hardware'u, czy one są poprawne. Ludzie, którzy są w innym dziale u nas testowym, mają bardzo ciężką rolę, żeby na przykład wszystko to ładnie pokonfigurować i dodatkowo jeszcze zainstalować odpowiedni software na tym. To jest bardzo dobre pytanie. Akurat moim zdaniem nawet te testy nasze są jakąś eksploracją, bo też nie definiujemy konkretnych kroków, jak masz przejść. Jeden tester może na przykład rozwiązać dany problem w dany sposób, też ma jakąś dowolność, ale koniec końców ma dać odpowiedź, czy dana funkcjonalność działa. Więc to po części są też testy eksploracyjne moim zdaniem. Więc też pozwalają... Powiem, że tak, jeszcze na koniec, jeżeli wykonamy dany test, mieliśmy taki general test tutaj pokazany, na koniec też staramy się, jeżeli oczywiście czasu nam zostanie, jeszcze takie testy przed wyrelisowaniem, przechodząca też przez tą funkcjonalność, ale już nie dotykającą ją aż tak szczegółowo. Czyli wykonujemy jeszcze raz taki jakby smoke test tych funkcjonalności, które były wcześniej. Ile jeszcze mamy? Wcześniej na lunch będzie można pójść. Więc ja bym... Oklaski dużo dla Piotra.